Już wkroczyliśmy od 10 dni w czas, wędrówkę, drogę wielkopostną ku naszemu zbawieniu. Dajmy się także tego wieczoru pociągnąć Chrystusowi ukrzyżowanemu. On jest prawdą. On ma odpowiedź na nasze życie. To nie my sami musimy wyruszać, tylko On nas pociąga siłą prawdy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowo Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Oj, kochani, jeśli można było jakimś jednym słowem podsumować to te czytania, które dzisiaj nam towarzyszą, można było powiedzieć piękne. Piękne jest, jakieś niezwykle bijące, piękny, bijący blask z tego słowa wychodzi po to, żeby nas dzisiejszego wieczoru ogarnąć, żeby nam pomóc wejść na tę drogę Wielkiego Postu. Chociaż to nie jest łatwe, bo trudno jest się wsłuchać w głos Boga, zwłaszcza jak się ma nieustannie tyle różnych głosów, tyle różnych komunikatów, tyle różnych komentarzy, dyskusji, debat. A tylko wsłuchanie się w głos Boga jest życiodajne. Wszystko inne męczy. Wszystko inne mąci. Abyśmy mogli dzisiaj uzyskać, choć odrobinę, prawdziwego Bożego pokoju. Zobaczcie, to słowo mówi dzisiaj o Jezusie, który idzie się modlić. Wstępuje na wysoką górę, żeby się modlić. Wiemy, że Jezus często chodził się modlić. Był człowiekiem modlitwy. Nieraz apostołowie, uczniowie szukali Jezusa. Gdzie On się podział? Przed chwilą był. Znikał. I potem okazało się, że On szuka jakiegoś miejsca ustronnego, gdzieś oddzielnie, żeby się modlić. Wiemy, jak jest to trudne, zwłaszcza jak się żyje w takiej rozpędzonej cywilizacji, gdzie jeden mieszka nad drugim. Nasze mieszkania nieraz są też ciasne. Trudno znaleźć takie miejsce odosobnienia, żeby trochę pobyć z Bogiem sam na sam, zakosztować piękna modlitwy. Jezus potrzebował, mimo że był Synem Boga, ale jako też człowiek potrzebował nieustannie oddychać Bogiem, szukał Jego relacji, intymności z Nim. Dlatego też nieraz nawet całe noce spędzał w Ogrodzie Oliwnym. Czasami nawet wieczorem, czasami wcześnie rano wstawał, modlił się. Bywało też, że modlił się w trakcie swojej aktywności. Modlił się, wzywał Boga, Ojca. Był z Nim w relacji, na przykład kiedy znalazł się przed grobem Łazarza.
Dowiadujemy się o tych różnych okolicznościach, których Jezus szukał modlitwy. Wiemy, że On się bardzo dużo modlił. Tutaj natomiast w tej Ewangelii jest coś więcej, bo jakby zostają uchylone nam drzwi, że możemy zajrzeć, jak się modlił Jezus. Co się wtedy działo, kiedy On się modlił? To są często też nasze pytania, które mamy, że wiemy, że potrzebowalibyśmy modlitwy, więcej modlitwy, potrzebowalibyśmy takiego osobistego sam na sam z Chrystusem. Tylko jak to zrobić? Jak się modlić? Nieraz to są pytania, które zadajemy księdzu czy komuś innemu. Szukamy jakiegoś mistrza życia duchowego. Jak się modlić? Jezus jak się modlił? Jezus jak się modlił, to się modlił tak mocno i tak bardzo otwierał się na chwałę Boga, że ona się jakby odbijała w nim. Jego twarz nagle się zmieniała, jego odzienie stawało się lśniąco białe. Mało tego, często w modlitwie posługujemy się Słowem Boga. Piękną modlitwą jest taka, w której możemy otworzyć Pismo Święte. Jezus też to robi i nagle On się tak modli, że to już nie jest tekst, tylko dialog z żywymi osobami. Staje Mojżesz, staje Eliasz przed Nim. Księgi prawa, księgi proroków i zaczynają mówić do Niego w sposób osobowy. Mało tego, Mojżesz i Eliasz też są w chwale. Jezus w pewnym momencie także słyszy głos samego Ojca. Ale jest pewne pytanie. No dobrze, Jezus poszedł się modlić, znalazł swoją górę, swoje miejsce odosobnienia. Po co wziął ze sobą swoich uczniów? Po co Piotr, Jakub, Jan? Dlaczego jest to tak ważne, tak podkreślone? I myślę, że tu jest jakiś szczegół, który jest ważny dzisiejszego wieczoru dla nas. Jeśli my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby stać się uczniem Jezusa, jeśli nam na tym zależy, być chrześcijaninem, być katolikiem, to nie jest tylko jakaś przynależność do takiej czy innej konfesji. To nie jest tylko spełnianie jakiejś tradycji, jakiejś obrzędowości. W gruncie rzeczy to chodzi tylko o jedno. Czy chcesz być uczniem tego, którego ukrzyżowano i o którym mówią, że zmartwychwstał. I mówią, że on zwyciężył śmierć, zwyciężył mrok, zwyciężył grzech, zło. Dlatego Jezus Chrystus ciągnie za sobą swoich uczniów, bierze ich ze sobą, tak jak dzisiejszego wieczoru chce pociągnąć nas też, jakby włączyć, wciągnąć w to zdarzenie, w tę modlitwę. Coś ważnego się ma tam wydarzyć dla Jego uczniów, czyli dla nas. Wiemy, że Bóg w różnych miejscach, takim właśnie nawet materialnym głosem, odzywał się do Jezusa, na przykład kiedy Jezus był chrzczony w Jordanie i gdy wyłaniał się z wody, to wtedy odezwał się głos nieba. Tylko tamten głos był skierowany do Jezusa. Tyś jest mój Synu ukochany. Jakby Ojciec dawał wsparcia, budował fundament w swoim Synu. Natomiast tutaj ten głos Ojca jest skierowany nie do Jezusa, tylko właśnie do uczniów. Bóg mówi do uczniów, mówiąc: On jest moim Synem wybranym. Jego słuchajcie. A w jakim położeniu znajdują się uczniowie? Ewangelia mówi, podczas gdy Jezus się modli, podczas gdy Jezus odbija w sobie chwałę Boga, twarzą w twarz znajduje się ze Słowem Boga, z samym Bogiem, Jego obecnością. Mało tego, rozmawiali z Mojżeszem i Eliaszem o Jego odejściu. Dokładnie znaczy o Eksodusie. Chrystus jest świadomy, że całe Jego życie, cała Jego misja jest skierowana do Jeruzalem. Tam idzie spełnić największe, tam ma się wydarzyć coś największego. Tam ma się dokonać nowe wyjście. Chrystus po to rzuci się, odsłoni się, odda się ludzkiemu grzechowi, rzuci się na pożarcie ludzkiej złości, małoduszności, podłości, nienawiść, złość. Pozwoli się przybić do krzyża, wystawić na pośmiewisko, zrobić z siebie nic, zero, żeby pokonać śmierć, która nas zabija każdego dnia i sprawia, że jesteśmy źli
mimo że chcemy być dobrzy. I że jesteśmy, bywamy podli, mimo że nam zależy na tym, żeby być szlachetnymi. I Chrystus przychodzi zniszczyć w nas tego potwora, ciemność, mrok, żeby nas wprowadzić w nowe życie, w zmartwychwstanie. Dlatego Jezus mówi o swoim odejściu, o swoim przejściu, eksodusie, ale ten eksodus jest nie dla Niego, jest dla nas. Tak samo jak teraz zaczyna się Wielki Post i Chrystus też podejmuje zmaganie, żeby nas na nowo zachęcić, wprowadzić w ten eksodus, w to przechodzenie. O, jak bardzo tego potrzebujemy. No ale uczniowie w jakiej sytuacji się znajdują? Uczniowie byli zmorzeni snem. Śpią. Tak jak my. A może nie, oczy mamy otwarte i mamy, jesteśmy świadomi tego, co się tu dzieje. Ale człowiek może usnąć poprzez rutynę, nawyk, przyzwyczajenie. Wszystko robi się automatyczne w życiu, wszystko wykonujemy automatycznie. Psychologowie społeczni nieraz mówią, że wiele elementów naszego życia jest objętych właśnie takim stereotypem, rutyną, skryptami. Mówią, że zachowujemy się nie kontrolując tego, co robimy. Po prostu większa część dnia nam schodzi na wykonywaniu czynności powtarzalnych. W ten sam sposób wstajesz, w taki sam sposób szukasz babci pod łóżkiem, w ten sam sposób człapiesz do łazienki. Czasami nawet człowiek się umyje, wykąpie, wymyje zęby, skropi wodą święconą, wodą kolońską i nawet nie zwraca uwagi na szczegóły. Po prostu codziennie tak robię. Czy nawet dojazd do pracy jest automatyczny. Nieraz jesteśmy jak koń. Dojedzie do pracy, dojedzie do żłobka, dojedzie na uczelnię, wróci do domu, nie zastanawia się jak. Byle się obyło bez tłuczki. Nieraz wszystko się dzieje automatycznie. Tak samo nasze życie religijne może być sprowadzone do pewnego automatu. Po prostu się chodzi do kościoła, się spowiada, się jedzie na rekolekcję. Nawet bezosobowo nam to wszystko wychodzi. Się modli. Się zrobi rachunek sumienia. I często nas tam nie ma. Nie ma pytania, nie ma odpowiedzi, nie ma dramatu, nie ma zmagania, nie ma łkania, nie ma łez. Dlatego bardzo ważny, w moim przekonaniu, bardzo ważny jest ten fragment Ewangelii, w którym jest powiedziane, że uczniowie, gdy się ocknęli, ujrzeli chwałę Boga. To chodzi o to. Możemy dać się uśpić, nawet problemami. Ja pamiętam, kiedyś my opowiadali, jak jedna kobieta, która, małżeństwo, które oczekiwało dziecka, narodzin, ona była już taka strasznie nabrzmiała, wiedzieli, że to za chwilę ma nastąpić. Jej mąż, mało tego, był lekarzem jeszcze. I ona w pewnym momencie mówi do niego, słuchaj, skarbie, już, wołaj, karetkę, wołaj, pomoc. I ona opowiada, zdołał zadzwonić jeszcze po karetkę i nagle nie ma chłopa. Ona sama została. Przyjeżdżają tamci, żeby ją zabrać, pomóc, a jej mąż gdzie jest? Śpi. Usnął. Czasami człowiek uśnie z lęku, z przerażenia. Ze smutku można też usnąć. Kryzysu, w którym się znajdujesz. Można też odrętwieć. Czemu jesteś taki odrętwiały? Czemu jesteś taki drewniany? Czemu jesteś taka nieobecna? Usnąć można. Dlatego Chrystus przychodzi, podejmuje działanie już teraz, w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, żebyśmy się ocknęli, żebyśmy wyostrzyli zmysły, żebyśmy byli gotowi. Bo Chrystus chce nas poprowadzić w stronę pewnego eksodusu, pewnego wychodzenia. Wychodzenia z naszego bezsensownego cierpienia, ciemności, bez sensu, śmierci, ku zmartwychwstaniu, ku chwale Boga. To jest nasze przeznaczenie, po to jesteśmy tutaj. To podejmowanie tego, żebyśmy się ocknęli, żeby nas ożywić, znajduje odzwierciedlenie w pierwszym czytaniu o Abrahamie. Abraham zostaje wezwany przez Boga. Wiara. Całe doświadczenie, cała przygoda, którą my możemy nazwać w życiu Abrahama wiarą, zaczyna się od tego, że Bóg wzywa Abrahama i mówi, Lech Lecha, wyjdź ze swojej ziemi. I Abraham wychodzi.
jakby rzuca się w ręce Boga, daje mu się prowadzić, nie wiedząc dokąd idzie. Ufa Bogu. I przychodzi taki moment, kiedy Abraham dotarł już do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. I tam Bóg podejmuje po raz kolejny budzenie Abrahama. Bóg polecił Abrahamowi wyjść z namiotu. Mówi słowo Boga dzisiaj. Co to znaczy? Namiot? W Piśmie Świętym namiot bardzo często jest symbolem życia, które sobie człowiek sam zbuduje. Które sobie sam zaplanuje. Na przykład w pewnym momencie święty Paweł mówi, mówiąc o tym, że niedługo będzie czas jego odejścia z tego świata, mówi, nadchodzi czas wijania namiotu. Albo Ewangelia świętego Jana. Żeby powiedzieć, że słowo stało się ciałem, że Chrystus się wcielił, dokładnie używa określenia, że słowo Boga wybudowało, postawiło namiot pośród nas. A tu nagle Bóg mówi do Abrahama, wyjdź z twojego namiotu. To jest wyobrażenie o życiu, które sobie robimy. To są nasze aspiracje. To są nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Czego oczekujesz od życia? Zobaczcie, coś takiego jest w naszym życiu, co moglibyśmy powiedzieć, że jest jakiś proces taki kurczenia się naszego namiotu. Że ten namiot jest coraz bardziej ciasny. Kiedy się ma 18-20 lat, chcesz być zdobywcą, zdobyć cały świat, odwiedzić wszystkie europejskie stolice, nauczyć się kilku języków, poznać najpiękniejsze dziewczyny świata, chłopców. Wjechać rowerem na Kilimandżaro, jakby się dało. Nauczyć się windsurfingowania, nie wiem co. Mieliśmy może pragnienie, żeby zmienić ten kraj, zmienić Kościół, wprowadzić rewolucję. Może o sobie też myśleliśmy z takimi wielkimi aspiracjami, że ktoś jednocześnie chciałby być jak Klaudia Schiffer i Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Chciałbyś być przystojniakiem jak George Clooney i mieć jeszcze duchowo świętego Franciszka z Asyżu. Maksimum. I co się potem dzieje? Potem przychodzą studia, potem przychodzi, ktoś może poszedł do wojska, ktoś zaczął pracę, ożeniłeś się, przyszło jedno dziecko, drugie dziecko, rutynka. I aspiracje, oczekiwania zaczynają się zmniejszać. Żeby mieć na weekend, żeby mieć na wakacje, żeby było na wózek, na dziecko. A potem się dochodzi do pięćdziesiątki i aspiracje człowieka znowu się kurczą. I maksimum tego, czego możemy oczekiwać, to jest, żeby jeszcze nie dostać zadyszki, żeby mieć uregulowany dobrze cholesterol, żeby nie wylądować w nadciśnienie albo w jakąś cukrzycę. A potem znaleźć dobrego lekarza i dobrą polisę. A potem można dojść do takiego momentu, kiedy człowiek się cieszy, że udało mu się usnąć w nocy. Albo że ma regularne wypróżnianie, przepraszam. I ten namiocik się kurczy. Proszę zwrócić uwagę, Abraham ma 90 lat. I nagle staje Bóg przed nim i mówi, Abrahamie, wyjdź z twojego namiotu. I Abraham wychodzi. To znaczy opuszcza swoje wyobrażenie o swoim życiu. Swoje oczekiwania. On ryzykuje. Zobacz na niebo. Popatrz na gwiazdy. Spróbuj je policzyć. Tak liczne będzie potomstwo twoje. Tak liczne będzie owocowanie. I Abraham wierzy. Wierzy. I Bóg mu to poczytuje za zasługę, sprawiedliwość. To jest właśnie coś, w co Chrystus chce nas wprowadzić. To jest właśnie ten Exodus. Ale w pewnej chwili, kiedy Abraham słyszy od Boga, ta ziemia, na której stoisz, ona będzie twoja. Co to znaczy mieć ziemię? To znaczy znaleźć wreszcie pokój. Dojść do zgody ze swoim własnym życiem. Już nie będę musiał szukać. Nie będę musiał być wagabondą, wędrowcem. Już nie będę musiał się obijać o życie. Wreszcie znajdę to miejsce, w którym przyjdzie spokój. I Abraham mówi, Panie Boże, proszę, daj mi jakieś zapewnienie. I Bóg wie, że to zapewnienie człowiekowi daje związanie się, złączenie się relacją osobistą z Nim. Przymierze. Dlatego przygotuj, owieczki. Wejdę z Tobą w przymierze. Zwiążę się z Tobą. Podaruję Ci relację, intymność. I to jest ciekawe. Abraham przygotowuje wszystko po swojemu. Przygotowuje koziołki, owieczki, te zwierzątka, które są przewidziane, żeby złożyć na ofiarę, ale je przepoławia.
Często jest tak w Piśmie Świętym, w ogóle w historii religii, że człowiek jakby projektował na zwierzęta swoje własne oczekiwania. Że w momencie, kiedy ja, żeby wyrazić moje pragnienie, żeby samemu się ofiarować Bogu, ofiaruję w to miejsce owieczkę albo parę gołąbków, żeby ofiarować w ten sposób swoją własną rodzinę. Chcę, żeby Bóg przyjął moją modlitwę, moją dobrą intencję. A tutaj nagle przepołowienie. Tak jakby Abraham chciał wyrazić przed Bogiem swoje własne pragnienie, że chce wejść w relację, w intymność z Bogiem, otwierając się. Jakby prezentuje się w przekroju. Pokazuje Bogu swoje serce, swoje wnętrze. Nie mam nic do ukrycia. Wszystko, nawet swój mrok, nawet swoje grzechy, moje własne, moją własną nędzę, wszystko Ci pokazuję. I w tym momencie, kiedy Abraham się wychyla w stronę Boga, kiedy ryzykuje, kiedy idzie w stronę swojego własnego oczyszczenia, swego nawrócenia, można byłoby powiedzieć, w tym momencie następuje coś dramatycznego. Atak ze strony drapieżnych ptaków. Abraham będzie zmuszony, żeby walczyć z tym ptactwem. Czym jest to ptactwo? To są wrogowie nadziei. Zobaczcie, my dzisiaj znajdujemy się w takiej sytuacji, można by powiedzieć, no mamy przerąbane. Kościół znajduje się w sytuacji, w której być może nigdy się do tej pory nie znalazł. Być może takiego strasznego kryzysu, nie wiem, może jakiś historyk by powiedział, że już były takie momenty. Jest nam trudno, jest nam wstyd. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Tyle grzechu. I to jakie? Dziennikarze pokazują nam, co się stało w Stanach Zjednoczonych, co się stało w Irlandii, teraz w Polsce. W tym tygodniu widzieliśmy, jak pasterze nawet w Polsce nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym. Jak to wszystko zademonstrować, jak z tego wszystkiego złożyć relacje, jak to naprawić. Jak usatysfakcjonować ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez kogo? Przez ludzi zaufania, pasterzy, ojców. To wszystko strasznie kosztuje. My znosimy ogromne koszty, wszyscy. Znosimy koszty także ludzie uczciwi. Obowiązuje jakaś zasada dobrej czy złej solidarności. Ryzykujemy ogromnie dużo. W tym tygodniu na przykład Instytut Gallupa opublikował najnowsze badania w Stanach Zjednoczonych, że 38% katolików rozważa pozostawienie z kościoła katolickiego. To jest coś strasznego. Co się może wydarzyć? My w Polsce też przeżywamy taki wstrząs. I nagle, znajdując się w takiej sytuacji, kiedy próbujemy się oczyścić, kiedy próbujemy płakać, próbujemy się modlić więcej, wzywać siebie samych do nawrócenia też, do wyostrzenia zmysłów, nagle atak dzikich ptaków, dzikich bestii. Dowiadujemy się. W wielu miejscach ja osobiście, przepraszam, że to mówię, ale mam wrażenie, jakby wielu specjalistów od dziennikarstwa, od marketingu, od polityki, uderzając w tej chwili, atakując nas za pedofilię, za wykorzystanie w Kościele, jakby już w wielu wypadkach nie chodziło o rozwiązanie problemu ofiar, dzieci, niewinności, tylko chodzi o to, żeby dokopać Kościołowi, żeby go zniszczyć. Zobaczcie, co się dzieje. Na przykład na mnie zrobiło wrażenie, co we Francji się wydarzyło kardynałowi Barbarenowi. To jest ten słynny kardynał, którego niedawno podziwialiśmy, na rowerze przyjeżdżał na konklawę. Bardzo lubiany człowiek, przyjaciel ludzi. Został na rok w tej chwili skazany za ukrywanie spraw, które dotyczą nie jego, tylko jego poprzedników. Nie umieli sobie poradzić. On też być może nie umiał sprostać tej sytuacji. Sąd jest okrutny. Do więzienia. Wstawić pasterzy kardynału do więzienia. Kardynał Pell w Australii. 6 lat więzienia. Człowiek, który ma 82 lata. Oskarżony w oparciu o poszlaki. Mówią niektórzy, są zdziwieni. Na przykład jeden dziennikarz, Bolt się nazywa, napisał w takiej gazecie Harald Sun, australijskiej. Mówi, sam jest zdumiony. To przypomina dzisiaj tak, jakbyśmy mieli do czynienia z nową sprawą Dreyfusa. 100 lat temu próbowano zniszczyć człowieka za jego pochodzenie, za jego poglądy. Dzisiaj jakby ktoś próbował wziąć rewanż.
Czytam dalsze nagłówki w gazetach. Okazuje się, w niektórych miejscach pojawiają się życzenia wyrażane przez niektóre środowiska, niektórych ludzi. Kościół ma być dead. Trzeba dobić. Oglądam jakiś film o tym, co się stało w Irlandii. Mam wrażenie, jakby Kościół był pokazywany w ten sposób, zawalenie się Kościoła, zawalenie się zaufania do Kościoła, jakby znowu jakiś święty Jerzy przyszedł walczyć ze smokiem, potworem. Kościół to jest nasza matka. To jest droga do zbawienia. Jezus mówił, dlaczego mnie prześladujesz do Szawła, myśląc o swoim Kościele. Coś się dzieje. Pojawia się w tym tygodniu we Francji w Le Monde. Le Monde wychodzi w 400 tysiącach egzemplarzy każdego dnia. Dziennik francuski, pojawia się wielki artykuł napisany przez dwie działaczki katolickie. Jedna biblistka, druga teolożka, o potrzebie zabrania Janowi Pawłowi II aureoli. Dekanonizacja, dekanonizować. Za co? Patrzę w środku, czytam ten artykuł. Jan Paweł II jest winny temu, że narzucił Kościołowi teologię ciała i wizję kobiety zbudowaną, skonstruowaną w odniesieniu do Matki Bożej. Ręce opadają. Gdzie jest podkreślone specjalne powołanie kobiety jako dziewicy i jako matki. W dodatku jeszcze przypominają te kobiety, że Karol Wojtyła osobiście zaangażował się w przekonanie Pawła VI do napisania encykliki Humanae Vitae. A więc jest winny temu, że zablokował dostęp katolików do antykoncepcji. Wszystko jasne. I z tego wyciągany jest wniosek, że Jan Paweł II jest winien gwałtów na siostrach zakonnych i na niewinnych dzieciach. Ręce opadają. Jesteśmy w takiej sytuacji, w takim położeniu. Abraham się znajduje, jest przerażony, musi walczyć z tymi ptakami drapieżnymi. Aż w pewnym momencie zaczyna doświadczać takiego smutku, który zamienia się w odrętwienie. Jakby gęsty mrok go spowijał, że człowiek już nie ma sił. Już jest zmęczony, dochodzi do kresu. Boi się, że się wyczerpią resztki nadziei w nim. I w tym momencie przechodzi wielkie światło. W tym momencie przez jego życie, pomiędzy tymi połówkami przechodzi Bóg i nawiązuje trwałą więź, trwałe przymierze. Przymierze miłości z Abrahamem. To jest dokładnie to samo. To jest ten cel, motyw, dla którego Jezus wziął swoich uczniów, bierze swoich uczniów na górę Tabor. Pokazuje im odblask chwały. Cudowny, atrakcyjny, przepiękny. Jego twarz jest jaśniejąca. Mojżesz i Eliasz są w chwale. Tylko że pokazuje im chwałę, która jest po drugiej stronie krzyża. Próbując także wzmocnić serce uczniów, żeby dali się poprowadzić, żeby się nie zlękli. Do chwały Boga, do wolności, do życia wiecznego, do nieba przechodzi się poprzez krzyż. Co robi Piotr? Piotr dopiero co, gdybyśmy otwarli Ewangelię sobie i znaleźli, co się działo przed tym fragmentem, o którym żeśmy słyszeli dzisiaj, Piotr dopiero co próbował powstrzymać Jezusa przed pójściem do Jerozolimy. Kiedy Jezus mówił, idę do Jerozolim, tam zostanę oddany w ręce ludzi, którzy użyją wobec mnie pięści, którzy będą mnie bili, którzy mnie będą przybijali do krzyża. Piotr bierze Jezusa na bok i próbuje go powstrzymać i mówić, Panie, nigdy do tego nie dopuścimy. Będziemy Cię bronić. I wtedy Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz według Boga, tylko według ludzi. Dopiero co? I teraz znowu Piotr podejmuje drugą próbę, żeby powstrzymać Jezusa i tak samo siebie samym. Mówi, Panie, ale wybudujmy tutaj 3 namioty. Tu jest tak pięknie, jest tak dobrze, zatrzymajmy się, tu wystarczy. Nawet jeśli z daleka będziemy widzieli ten blask, tą chwałę, już nam wystarczy. Jak to? Dopiero co Bóg powiedział Abrahamowi, wyjdź z namiotu, a Piotr chce je budować znowu. Pokusa humanizmu bez krzyża. Wszyscy, nawet najwięksi pasterze mogą przeżywać taki moment. A co dopiero ty i ja? A Jezus Chrystus mówi dzisiaj poprzez usta świętego Pawła, mówię wam to i mówię wam to z bólem.
że wielu ludzi żyje dzisiaj praktycznie jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. To było w drugim czytaniu. I robią sobie z brzucha Boga. I chlubią się tym, czym winni się wstydzić. Wstyd to jest piękna reakcja. Wstyd to jest coś, co nas broni przed złem bardzo często. Przed nonszalancją, przed naruszaniem godności drugiego człowieka czy swojej własnej. Jak dobrze, że człowiek, kiedy upadł, poczuł wstyd. Jak dobrze, że czasami możemy się wstydzić, bo mamy niestety coraz więcej kultury czy cywilizacji bez wstydu. I musimy się zmagać i spotykać z bezwstydem. Tak jak jest fragment jeden w Księdze Przysłów w Starym Testamencie. Prostytutka wypukała sobie usta i mówi, i cóż się stało? Żeby nas Bóg bronił przed takim odrętwieniem, przed takim snem, taką bezmyślnością, takim poddawaniem się, nie wiem, naciskowi, dyktaturze większości. Chrystus chce, żebyśmy się dzisiaj ocknęli, żebyśmy się zaczęli modlić, żebyśmy powiedzieli, Panie, pozwól mi wytrwać przy Tobie. Pozwól mi zaakceptować krzyż, mój krzyż, ten, który ja mam w moim życiu, ten, który masz Ty. Poprowadź mnie do chwały. To wszystko ma sens, o ile Ci będę ufał, o ile dam się dzisiaj wyprowadzić z mojego namiociku. O błogosławieni, którzy stają się dzisiaj uczniami, synami Abrahama, tego starca, który daje się Bogu wyprowadzić ku wolności, ku wspaniałości Boga, ku szaleństwu Boga. Miłość Boga jest szalona. Kto jej ufa? Kto w nią wierzy? Święty Franciszek z Asyżu chodził po swoim mieście, patrzył, jak żyją ludzie, dotknięty miłością Jezusa, płakał i mówił, miłość niekochana, miłość odrzucona. Wstydził się. Tak jak my dzisiaj doznajemy wstydu i to jest zbawienny, dobry wstyd, który nas rzuca na kolana i prowadzi do nawrócenia, do głębokiego oczyszczenia. Nie chodzi o politykę. Nie chodzi, kto ma rację. Nie chodzi, kto wygra. Chodzi o to, kto trafi w bingo. Kto odkryje prawdę. Kto zaufa do tego stopnia, że się da włączyć w przymierze z Panem Bogiem i pozwoli się pociągnąć ku życiu.